Halo, 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 dzień dobry, witam serdecznie. Witajcie, witajcie. Mam nadzieję, że będą do nas dołączać już wkrótce osoby. No i dzisiaj kompletnie inaczej, nieco inaczej niż do tej pory. A co to takiego? Taka nowostka. Spróbujemy, przetestujemy, zobaczymy, jak wyglądają sesje na żywo przez troszkę inny sposób komunikowania się. Ja oczekuję jeszcze na połączenie z Dawidem, z naszym gościem, bratem Sudama, który jest mnichem, który ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. I jestem przekonana, że jeżeli będziecie z nami uczestniczyć w tym spotkaniu, jak najbardziej dowiecie się dużo ciekawych rzeczy o Dawidzie. Dawid, tak jak mówię, przybrał troszkę inne imię, Sudama lub Sudamo. I będzie miał dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Jeszcze czekam na niego, już wysłałam mu link, mam nadzieję, że dołączy. Zobaczymy tylko, czy pojawi się. Czy pojawi się? Ja bardzo proszę Was o chwilę cierpliwości. Momencik, momencik, patrzymy, czy Dawid się już pojawia. Słuchajcie, takie nowostki, to jest coś niesamowitego, bo człowiek, oczywiście musimy się uczyć nowych rzeczy, ale to trochę zajmie. Ja momencik wychodzę z tego, słuchajcie, proszę o cierpliwość. Już patrzę, że Dawid jest w drodze do nas. Momencik, momencik. Dobrze, zobaczymy, co się dzieje. W międzyczasie, słuchajcie, dzisiaj chciałabym tylko powiedzieć, że będzie co najmniej będzie dwóch gości. Poza Dawidem będę zapraszała Was również na spotkanie o godzinie 19 czasu angielskiego z pewną trenerką, bardzo interesującą, niesamowicie fantastyczną dziewczyną, Kasią. A jeżeli chodzi o spotkanie z Dawidem, mieliśmy uprzejmość, no, niesamowitą przyjemność spotkać się kompletnie przypadkiem, kiedy Dawid pomagał mi przy tworzeniu strony przy projekcie pasjonatów dziennikarstwa. I to jest coś niesamowitego. Zresztą to jest troszkę inna historia. Widzę, że już Dawid się pojawia. Słuchajcie, już udostępniam go. Powinniście go za momencik zobaczyć. Dobrze. Świetnie. Witaj serdecznie, witam cię. Udało się! Brawo. Świetnie, słuchaj. Dawid, powiedz proszę, czy mogę mówić Dawid, czy mam zwracać się do ciebie Sudama? Jak wolisz? Ale jest mi to obojętne. Obojętnie. Używam Sudama, bo to też jest taka tradycja, zmiana tożsamości, rezygnujesz z tożsamości dotychczasowej i przyjmujesz nową, czyli jakby na nowo się rodzisz, Tak. przyjmując jakby nowy chrzest, nie wiem, jak to nazywa, nowe życie, nową ścieżkę życia zaczynasz. A zobaczę, czy ja to widzę. Więc Ja jest. dobrze, zamknij. Aha, okej. O, czekaj. Zobacz, czy widzisz, czy nas widzisz. Ja myślę, że tak, ponieważ widzę, że w tej chwili trzy osoby dołączyły, coś się dzieje. Ja co prawda nie widzę jeszcze komentarzy, ale z tego, co widzę i jakby obserwuję, to zarówno ty jesteś dobrze słyszalny, jak i ja. Czy ty mnie dobrze słyszysz? Tak, słyszę cię bardzo dobrze. Także. Super, świetnie. Jak wiesz, ja zaplanowałam na dzisiaj kilka pytań, ale znając życie, może się stać tak, że one się nieco zmodyfikują w trakcie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że też nie masz nic przeciwko. Chciałabym się cię spytać, ponieważ dokonałeś niesamowitej transformacji w swoim życiu. Byłeś osobą, ja nie miałam przyjemności cię wtedy znać, ale z tego, co dane mi było zorientować się i sam też o tym wspominałeś, swojego czasu prowadziłeś stację radiową w Bedford, tutaj w Anglii. Jeździłeś samochodem, miałeś swoje różnego rodzaju pasje i zainteresowania. Byłeś, powiedzmy, przeciętnym człowiekiem, tak jak wielu z nas. Powiedz, co się wydarzyło, że dokonałeś takiej transformacji? Co się stało i kiedy się to wydarzyło, właśnie, że zdałeś sobie z tego sprawę, że ta transformacja jest konieczna i że to jest ten kierunek twojego życia? Wiesz, kiedy ty mówisz o czasie przeszłym, dokonanym, a ja nie jestem pewien, czy ten czas jest prawidłowo użyty, nie? Więc otóż no, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że pojechałem do Tajlandii zupełnie nie znając buddyzmu. Pojechałem tam, żeby się zabawić. A, okej. Okay. I się zabawiłeś, tak?
Zabawiłem, widzisz, że nie, prowadziłem firmę, prowadziłem tutaj jakieś życie społeczne w Wielkiej Brytanii. Wstąpiłem do klasztoru i to wszystko porzuciłem bez właściwie żegnania, przecież cokolwiek, po prostu pojechałem na wycieczkę do Tajlandii i wstąpiłem do klasztoru. Także to jest banalne to w sumie ta historia, ale zdarza się. Dobrze, ale powiedz mi, czy było coś takiego, co poczułeś? Co się stało? W jaki sposób wiedziałeś, że to jest to, że tam masz być? Wiesz co, to nie jest tak, że wiesz, że to jest to. Raczej nie wiem, nawet chyba miłość to jest kawał głupoty jedynie, znaczy takiej zauroczenia, więc nie należy się nie należy tam na tym bazować. Pojechałem do tego klasztoru, przebyłem tam niecały miesiąc. Później mi się wiza skończyła, musiałem udać się do Kambodży. I w tej Kambodży tak Tak. pływałem w tym morzu i sobie myślę, no raz kozie śmierć, no co stracę, no chcę, to spróbuję, nie? No w końcu raz się żyje, no trzeba spróbować. No i taka była decyzja, niezupełnie przemyślana, po prostu chwycenie, jak to się mówi, Boga za nogi, czy wiatr w żagle, po prostu. Tak, a ile lat temu to było, proszę powiedzieć? To było na początku 2017, ja tam w styczniu poleciałem do Tajlandii. Także Okej. Okay. czwarty rok. Czyli niedawno, to jest kompletnie świeży temat. Technicznie, wiesz, świeży, nieświeży, to zależy od punktu patrzenia. No niby, no prawie 4 lata już upłynęło. Niby nie jest to dużo, ale jak no 4 lata to jest już studia są, Tak. prawda? No, także Ale jest to, i się trzymasz tej decyzji. to nawet A po... jest, po prostu złożyłem przysięgę i trwam w tej przysiędze na razie, no. Póki się Wiesz uda. co? Ja miałam tą przyjemność spotkać się z tobą na naszym wydarzeniu, które mieliśmy w grudniu, pasjonatów dziennikarstwa. I wiesz, ja nie mogę się po prostu od tego uczucia uwolnić, ponieważ jak cię spotkałam, to jedna najbardziej uderzająca taka cecha, którą u ciebie dostrzegłam, to jest to światło. Niesamowite światło, ciepło, światło, taka jasność. Powiedz mi, jak to robisz? Co się takiego w tobie wydarzyło, że masz sobie taki spokój i to ciepło i taką niesamowitą właśnie radość? Ale to wszystko jest subiektywne. We mnie nic nie ma. Pusty jestem jak wiadro. Nie, Ty mówisz? czuwasz, to jest tylko się. To są tylko twoje wyobrażenia, w twojej jaźni. Także każdy odbiera świat na swój sposób. Ja nie przychylam się do tego, co ty odczuwasz, bo twoje wrażenia są twoimi wrażeniami. To nie znaczy, że to jest prawda, obiektywna Tak. taka. Nie uważam, że taka w ogóle istnieje, ale jest to twoja prawda i tą prawdę, dobrze, ja ją szanuję, chociaż wiesz, uważam, że to jest twoja prawda. Ja jeszcze Dobrze. nie widzę. Ale nie dostrzegasz tego w sobie? Wiesz, jakoś jak, nie wiem, spoglądasz w lustro, nie widzisz tego? No nie, Nie, nie. okej. Powiedz mi, ponieważ zorganizowaliśmy to spotkanie poprzez taki projekt rozmowy o życiu. Chciałabym cię spytać, czym dla ciebie osobiście jest życie? A to jest temat bardzo szeroki, więc tutaj ciężko by było, musiałabyś sprecyzować życie biologiczne, życie jako przemijające. Egzystencja, tak, egzystencja na tej planecie. Znaczy, no, trzeba by było wziąć, najpierw założyć, czy istnieje jakaś planeta. I to jest Okej. Okay. skomplikowane pytanie wbrew pozorom, bo wydaje się na błahe, na takie oklepane, a w sumie jest to, no, jedno z najpoważniejszych pytań, najbardziej trudnych do odpowiedzenia, bo czy jest życie w ogóle, czy życie istnieje? No, kwestia również spojrzenia. Okej. Nie jest życie. Zdefiniuj życie, bo bez definicji będzie Tak. ciężko w ogóle się poruszać w odpowiadaniu na pytania. Okej, słuchaj, ja myślę, że niezdefiniowanie tej odpowiedzi i taki sposób jest swojego rodzaju odpowiedzią, więc to jest okej. Pozwól, że przytoczę udostępniony przez ciebie i własnoręcznie taki tłumaczony fragment rozmów z Ramaną, czyli indyjskim
mnichem duchowym. Wiem, że jej tłumaczysz trzeci tom w tej chwili. Jest to niesamowite wyzwanie. Podejrzewam, z tego co mówiłeś, to już 100 stron w ciągu miesiąca, całkiem niedawno. Niesamowicie szybko ci to idzie. Ja chciałabym przytoczyć pewien fragment, który udostępniłeś, i z tego też chciałabym, żebyś będzie płynęło pytanie i żebyś na nie odpowiedział. Pomóż sobie, żebyś stał się silny. Dokonuje się tego przez całkowite poddanie się, to znaczy, że ofiarowujesz się Bogu. Nie możesz zachować swojej indywidualności po poddaniu się. Wówczas przestrzegasz Jego woli. Tak więc cisza jest najwyższym osiągnięciem. Cisza jest oceanem, do którego wpływają wszystkie rzeki wszystkich religii. I tu pytanie płynące z tego fragmentu. Gdzie ty znajdujesz w sobie tę ciszę? To jest właśnie cisza. Cisza polega na tym, że milkniesz i cieszysz się ciszą. Ale pytanie nie chodzi chyba o samą ciszę w sensie werbalnym. Pewnie chodzi ci o spokój. Tak. Widzisz, to właśnie jest, wszystko jest w tym stwierdzeniu, które przeczytałaś, w tym cytacie. Dopóki masz problem z czymś, dopóki się tym przejmujesz. Jeżeli odpuścisz to przejmowanie się, to wtedy już nie ma problemu. Nie ma problemu. Takie praktyki. Kilka różnych praktyk jest rozpowszechnionych. Jedna jest bhakti, czyli poddanie się Bogu, która jest taka charakterystyczna rzecz dla chrześcijaństwa, bo mówi Jezus, zaufaj mi, czy my mówimy, Jezu, ufam Tobie, to jest jedna z praktyk bhakti, hinduskich praktyk. Jest metoda medytacji. Medytacja polega na tym, że przestajesz myśleć, przestajesz w ogóle przyjmować, przerabiać umysłowo jakiekolwiek założenia, jakiekolwiek zagadnienia. To jest praktyka medytacji. Tam praktykę medytacji w kościele katolickim znajdziesz jako odmawianie różańca. W hinduizmie to się nazywa japa na przykład. No i jest też poszukiwanie własnej świadomości, która akurat w Ramana tego uczy, żeby pytać się, kim się jest, albo czym się jest właściwie, to jest bardziej prawidłowe pytanie. Mamy też takie narzędzia do rezygnacji z przejmowania się. W buddyzmie masz karmę, nie tylko w buddyzmie, masz też w hinduizmie. Zagadnienie karmy to jest założenie, że istnieje jakaś taka magiczna siła, która powoduje, że sprawiedliwość zamiast ciebie jest wymierzana. Przez tą siłę ty nie musisz. W katolicyzmie, w chrześcijaństwie jest przyjęcie takiego konceptu sądu Bożego, że Bóg osądza, też nie musisz. Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, tak w Ewangeliach wyczytasz. Ogólnie w tych wszystkich religiach chodzi o to, żebyś się odseparowała od osądzania. Jeśli zostawisz to wszystko czy Bogu, czy jakiejś sile karmicznej, czy po prostu od tak zostawisz, wtedy uzyskujesz ten spokój, bo cokolwiek się nie wydarza, okej, niech się dzieje. Niech czy ktoś to nie... jest taki wynik, czy to jest taki wynik twojego zaufania do tej siły? No można to też, wiesz, to też jest ciężko określić. Zaufanie, jeśli... No, w katolicyzmie masz Jezu, ufam Tobie, oddajesz jakby w formie zaufania. Bhakti, oddajesz siebie jako swoją tożsamość temu Bogowi, którego wielbisz. Tutaj w buddyzmie i hinduizmie masz też karmę, której po prostu zawierzasz, że ona jednak, przez wiarę to się odbywa, że ona jednak wymierza sprawiedliwość i ty nie musisz. Więc same mechanizmy są różne, ale chodzi o to, żeby scedować to wymierzanie sprawiedliwości na kogoś innego. Rozumiem. Jest osiąga się ten spokój. No bo w tym momencie myślisz, ojej, ten jest niesprawiedliwy, albo to mi się nie podoba, tam się podoba, to chcę, tego nie chcę. Z tego można zrezygnować. Właśnie przyjmując, zrzucając tą odpowiedzialność na kogoś innego, na coś innego, jeśli chodzi o karmę, albo rezygnując w formie medytacji, gdzie zachowujesz medytacyjny sposób życia, jak to jest w buddyzmie. No i to pytanie się w ogóle przestaje pojawiać. O to, co jest dobre, co jest złe.
Ono wymagałoby umysłu, wymagałoby osądzania w ogóle coś takiego. Jeżeli przestajesz osądzać, to takie pytanie przestaje się pojawiać. A powiedz proszę, czy w Twojej praktyce, w tym nowym stylu życia, w tej jakby nowej posturze, miewasz, jako buddysta, miewasz jakieś wątpliwości? A jeśli je miewasz, to w jaki sposób je sobie rozwiewasz? W jaki sposób się wspierasz w takich sytuacjach? Ale wątpliwości w stosunku do czego? Bo tak Do ciężko. tego stylu życia, który obrałeś. Czy bywają sytuacje, kiedy stwierdzasz, że jednak chciałbyś na przykład, wiesz, robić coś innego? Czy zdarza się coś takiego? Coraz mniej, dlatego że praktyka polega na tym, żeby rezygnować ze wszystkiego, rezygnować też z własnych opinii, z osądzania. Jeśli przestajesz osądzać, przestajesz chcieć cokolwiek, to po prostu, nie wiem, masz żagiel, który cię zanosi w różne miejsca. Nie ma, takie pytanie się nie pojawia, że mogę robić coś innego. Okej, zmieni się coś, to będę robił co innego, ale teraz się tym nie przejmuję w tym momencie. Takie zagadnienie nie powoduje. A powiedz, ponieważ dużo podróżujesz i w trakcie tych podróży również masz swoje potrzeby, prawda? Żeby zjeść, gdzieś się przespać, czy jakieś potrzeby finansowe. Powiedz, jak ty sobie to organizujesz? W jaki sposób, czy logistycznie, czy jak to ci się udaje wszystko zorganizować, opanować, żeby zawsze jednak być w takiej sytuacji, gdzie dajesz sobie radę? Powiem ci szczerze, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Aha, spontan. Zajmuję się tym. Zawsze coś się dzieje tak, że jest dobrze. Nawet jak jest kawałek gdzieś pod górkę, to później jest z górki, więc nie przejmuję się tym. A powiedz, żyjemy w bardzo specyficznych czasach. Ja wręcz powiedziałabym, taki, jakby w tym momencie to całe nasze funkcjonowanie jednostki ludzkiej stoi dosyć mocno pod znakiem zapytania. Oczywiście to jest moje osobiste odczucie. Też w ramach tak zwanej pandemii, tego wirusa. To bardzo zmieniło wiele w życiu nas wszystkich. I w związku z tym chciałabym Ciebie spytać, jak ty jako buddysta, jaki jest twój stosunek do tej materii? W jaki sposób my jako ludzie możemy wyzbywać się strachu? Jak funkcjonować w tych swoich obowiązkach, w różnego rodzaju planach, marzeniach, które nadal mamy, a ten świat gdzieś tam nam się zamyka poprzez to, co się wydarzyło? Czy ty tutaj wskazałbyś jakąś drogę, jakąś powiedzmy poradę dałby w tym momencie ludziom, którzy chcieliby jakiegoś wyciszenia. Jak to wszystko pogodzić? Czyli ten spokój wewnętrzny z tymi emocjami, które nas spotykają poprzez właśnie to, przez co przechodzimy. No więc widzisz, sztuka życia bez pieniędzy jest sztuką takiego lawirowania w pewnym sensie. Więc czy te granice są zamknięte, czy są otwarte, to i tak trzeba się nawalawirować, żeby gdzieś się przemieścić. Tak, ja nie widzę dużej różnicy między podróżowaniem kiedyś plus teraz. Chociaż w Indiach rzeczywiście dostałem trochę w kość. Zostałem w dosyć ciężkich warunkach, tam utknąłem w Pardapur. No też jakoś się wszystko poukładało, nie, nawet wyszło na fajnie. Czy ja myślę tutaj, że w ogóle przestać się przejmować. Życie nie jest tym, czym się wydaje, że jest. To jest kwestia zmienionej percepcji. Ja widzę świat tylko w sensie dostrzegania go w tej chwili, tu i teraz, gdzie jestem. Więc nie myślę o zachodzącym słońcu w dzień czy w nocy, tylko jak widzę, że zachodzi. Ciężko wytłumaczyć ten. Ale powiedz właśnie, jak to. Powiedz, przepraszam, że ci przerwa, ale powiedz, jeśli tutaj rozpatrując właśnie całą twoją filozofię, chciałabym na przykład sama zaczerpnąć do swojego życia coś, co by pomogło mi chociaż jakąś namiastkę uzyskać tego spokoju, który w sobie masz. Czy to się da pogodzić? Czyli spełnianie tych obowiązków, które mamy, jednocześnie, wiesz, ja takich powiedziałabym typowo przyziemnych, a jednocześnie dawanie jakiegoś ukojenia tej naszej duszy. Wiesz co, też nie wiem, jak ci powiedzieć, po prostu
jeżeli chcesz być spokojna, to po prostu bądź spokojna i tyle. No to jest dosyć proste ogólnie z takiego mojego punktu widzenia. No, jeżeli chcesz się przejmować, się przejmuj. Jeżeli nie chcesz, to przestań się przejmować i tyle. No, po prostu wystarczy odpuścić i wiesz, porzucenie, to co jest, to robią mnisi buddyjscy, którzy rezygnują ze wszystkiego, z rodziny, z domu, z pieniędzy, ze wszystkiego, co tylko da się zrezygnować, uczy pewnego rodzaju pokory, że przyjmujesz to, co przychodzi, tak jak przychodzi, bez kwękania, bez narzekania, bez chęci zmiany tego. Więc w tym momencie no, kwękanie nie powstaje, bo musiałby być powód. Powodem kwękania jest chęć, czegoś chcesz. Chcesz coś zmienić, chcesz coś osiągnąć, bądź nie wiem, zrelaksować się, kiedy nie możesz się zrelaksować. I to powoduje twoje nieszczęście. Gdy tej chęci nie ma, gdy odpuścisz sobie chcenie i po prostu przyjmiesz wszystko tak, jak napływa, no wtedy nie ma też powodu do niezadowolenia, bo cokolwiek się pojawia, wówczas jest to neutralne dla ciebie. Przyjmujesz to. Przyjmujesz i tyle. Nic się nie A stanie. powiedz, aha. Ja tak jak mówię, taką mam rzecz. Dwie rzeczy, które ci poradzę. Przede wszystkim wyobraź sobie, że miałaś problem z sercem, nie wiem jak to teraz wygląda, ale wyobraź sobie, że jednak nie udało się to odratowanie tobie życia, że jednak mimo wszystko nie żyjesz. Wyobraź sobie ten świat bez ciebie, że on dalej funkcjonuje, wszystko się dzieje. I Tak. przyjmij teraz odmienny punkt widzenia, że ty nie żyjesz, ale jeszcze jesteś w tym momencie, masz możliwość działania. Więc każde to, co możesz zadziałać, powinno przynieść szczęście, nie smutek. Bo to jest jakby wszystko jest in plus, pozytywnie. Dokładasz coś, jeszcze masz tą szansę. A powiedz, czyli jakby porzucasz siebie, tak? Porzucasz siebie w pewien sposób. Ciebie i cieszysz się każdą chwilą, jako daną ci ekstra. Więc ciebie nie musisz się przejmować, że na przykład nie zarobisz pieniędzy na czynsz dzisiaj, bo ty nie żyjesz, ty nie musisz już zarabiać. Wszystko, co zarobisz, jest ponad to, co musisz. Ty nic nie musisz, ale wszystko, co robisz, jest ponad to, co musisz, więc to powinno ci dawać szczęście. Jeżeli coś zarobisz pieniądze i to dasz komuś, bo komuś polepszysz żywot, to jest od ciebie. To nie jest to, że musisz. Bo tak A naprawdę to to nie nie. jest tak. Więc to by było dobre podejście, żeby odciąć się od przeszłości, zerwać z nią i zerwać ze wszystkimi swoimi obowiązkami. Przestawić sposób myślenia. Ja nie mam obowiązków, ale to, co ja robię, to robię dla innych, bo mi to sprawia przyjemność. Bo ja lubię patrzeć, jak ludzie się cieszą, jak im coś daję. I w ten sposób podejść do życia. A druga sprawa, myśl o sobie jako o własnym dziecku. Więc masz córkę, tak? Dobrze kojarzę? Tak, mam córkę i dwóch synków. A, no to nawet widzisz. To teraz taki ci teścik zaproponuję. Co byś chciała, czego byś oczekiwała od twoich dzieci, od twojego dziecka? Co byś chciała, żeby ono zrobiło, albo czy kim się stało? Tak bardzo ogólnie. Czego byś chciała, pragnęła dla swojego dziecka, Wiesz czy co? ona? Przede wszystkim, żeby się czuły szczęśliwe. Właśnie. Właśnie. I teraz. Cokolwiek twoje dziecko nie podejmie, jakiejkolwiek inicjatywy bądź decyzji, chcesz, żeby było szczęśliwe. No to jest taki zdrowy odruch rodzica. Mam nadzieję, że taki masz. I to jest dobre. Znaczy, to jest korzystne. Ono daje ci szczęście. To, że dziecko jest szczęśliwe, to ciebie tworzy, że ty jesteś szczęśliwa. Pomyśl sobie o osobie, która jest abstrakcyjna. Czyli wierzysz w Boga, to niech to będzie Bóg. Nie musisz wierzyć w Boga, w cokolwiek tam wierzysz. Tak. Pamiętaj, że ty traktujesz dziecko swoje w sposób szczególny, prawda? Chcesz, żeby było szczęśliwe. Wszystko zrobisz dla jego szczęścia. Skoczysz z mostu, byle tylko ono było szczęśliwe. Zrób to dla siebie. Potraktuj siebie samą jako własne dziecko. Zobacz w sobie to dziecko, które widzisz w swojej córce czy synu. I to jest klucz do szczęścia, bo szczęście musisz zrozumieć, że największym szczęściem jest twoje szczęście, nikogo innego. To, że ty uszczęśliwiasz własne dziecko, to generuje twoje szczęście. Dlatego jesteś szczęśliwa i to dziecko jest szczęśliwe. Wszystko jest skorelowane w pewnym stopniu. Ale myśl o sobie. Niech twoje szczęście będzie priorytetem. Traktuj siebie jak swoją własną córkę. Ale inspirujesz, inspirujesz. Ja poczekaj, jak tak zmienię wszystko, poczekaj, wszystko się, wiesz, dookoła powali. Powiedz proszę jeszcze jedną rzecz. Ciekawi mnie bardzo, czy
W jaki sposób dbasz też o swoją kondycję fizyczną? Dużo jednak podróżujesz, dużo się przemieszczasz, psychiczną i tą i fizyczną. W jaki sposób, jeśli to robisz, to w jaki sposób regularnie to udaje ci się robić? Czy to, jak to u ciebie jest? Udaje mi się nie dbać. Dlatego, że Wow! I mamy dosyć restrykcyjne zasady diety, żywności, nie mamy prawa odmówić, znaczy mamy prawo, ale w niewielkim zakresie, odmówić serwowanej żywności i też nie mamy ćwiczyć, więc wszystkie ćwiczenia praktycznie są, dla samych ćwiczeń są zabronione. No chodzę dużo, rozumiem. Używam jak tylko możliwość gdzieś pójść na piechotę, to na piechotę nie używam środków transportu. A to jest dużo. No wiesz, no zrobiłem... Przez ostatnie 4 lata zrobiłem wiele, wiele tysięcy kilometrów na piechotę. Także to jest dużo. Teraz w ogóle planuję na Malcie przejść jeszcze raz może Maltę naokoło, a później chcę, no jeszcze nie wiem, czy zdążę jeszcze w tym roku, ale przejść się tym włoskim butem na północ, z Sycylii do Rzymu, może trochę nawet dalej do Mediolanu gdzieś tam. To daj znać, słuchaj, daj znać. Kto wie, może się zabiorę gdzieś tam. Można połączyć, jasne. A powiedz mi proszę, odnośnie wizyty, którą miałeś całkiem niedawno jeszcze w Indiach. Wiem, że przebywałeś tam w konkretnym celu, ale chciałabym, żebyś sam o tym powiedział. Powiedz, jakie masz doświadczenie, jakie refleksje płyną z twojej wizyty właśnie w Indiach? Ale moja wizyta w Indiach w sumie nie miała jakiegoś jednego konkretnego celu. Ja w Indiach się dobrze czuję, to po pierwsze. Nie wiem, pasuje mi ten bałagan tam i ten syp. Szczerze mówiąc, lubię go. Przede wszystkim ludzie są bardzo naturalni w Indiach. Na zachodzie ludzie się bardzo zmienili, są bardzo konsumpcyjni, komercyjni. No i nie wiem, wydaje mi się, że jeśli chodzi o ludzkość, o ten stan człowieczeństwa, który ja mam tam jakiś ideał w głowie, to ludność trzeciego świata jest bliżej tego mojego ideału niż kraje zachodu, które są... A nie myślisz też, że jest takie ogólne jakby trochę otępienie? Takie wiesz, jakby chociażby osoby, ludzie, którzy siedzą, oglądają akurat, ja nie mówię bez żadnych powiedzmy oceniania danej osoby, ale jeśli siadamy przed takim sprzętem, czy to jest telewizor, czy komputer, czy to czasami nie włącza nam się jakieś otępienie? Jak ty uważasz? Znaczy, otępienie jest wszędzie na świecie. To nie tylko, że w Europie, w Polsce, czy w jakimś tam konkretnym kraju, na całym świecie widzę to i chyba w krajach trzeciego świata to otępienie jest najbardziej odczuwalne. Tam jednak poziom edukacji jest żaden. No i ludzie, no ja tak przyrównuję, że przynajmniej mężczyzn z tej wioski Fardapur, w której tam spędziłem ostatnie pół roku, no przyrównuję ich poziom rozwoju intelektualnego gdzieś 8-10 lat dzieci w Europie, także to niespecjalnie dobrze wygląda, jeśli chodzi o sam rozwój. Jednak to chyba nie sam rozwój, nie sam poziom intelektualny jest najważniejszy, czy zamożności. Ci ludzie prości są zwykle bardzo szczodrzy, szczerzy i tacy uczciwi, tak ja to przynajmniej odbieram. No i no, lepiej się czujesz wśród takich ludzi, jak kiedyś w Polsce w latach 80. na polskiej wsi było, że zapukasz do drzwi gospodarza i on cię wypuści i nakarmi, nawet cię w stodole przemocuje i tak cały czas jest w krajach trzeciego świata. A powiedz, wspomniałeś jeszcze o Malcie. Co tam się ciekawego dzieje na Malcie, jeśli chodzi o twoją praktykę? Czy masz jakieś plany związane z tym krajem? No, Malta jest w miarę ciepłą wyspą. Jest tam ciepło prawie przez cały rok, no jednak styczeń, luty to tam jest dosyć chłodno, no, nawet do marca. No ja patrzę, żeby było ciepło w tyłek. Także ruszam. W Europie mogę jakoś podróżować w lecie, ale w zimie się robi to dosyć skomplikowane, jak musisz spać na zewnątrz, czy w ogóle gdzieś pod namiotem, no ogólnie Polacy. No to A już jak mało. A jak sobie powiedz radzisz ze zmianami klimatycznymi? Właśnie jeśli kiedy jest naprawdę zimno, jak to się, w jaki sposób dajesz sobie, twój organizm daje sobie z tym radę?
A nie mam pojęcia, po prostu jest zimno, to jest zimno, trudno. Aha. Trzeba zęby, czasami zaczną zgrzytać, to pozgrzytasz trochę. No, opatulasz się, pijesz jeszcze więcej ciepłej herbaty, jeżeli masz takiej możliwość, taką możliwość. Ogólnie, no nie wiem, no, jakoś to tam, żeby przeżyć, ruszyć dalej. No. A No, nie. powiedz proszę, Dawid, wiem, że są ludzie, którzy, i to bardzo dużo jest takich osób, które powiedzmy budzą się. Sam zresztą na pewno zauważyłeś, że jest taki teraz taka tendencja poszukiwania. Wiele ludzi kwestionuje to, co się dzieje w ich życiu, chcą jakby zmieniać tą swoją drogę. Gdyby zdarzyły się takie przypadki wśród osób oglądających nas, że chciałyby na przykład zmienić swoją drogę i wejść właśnie na drogę buddyzmu. Czy poradziłbyś coś tutaj, w jaki sposób rozpocząć tą drogę i czy ewentualnie taka osoba mogłaby się skontaktować z tobą? No i ja odpowiadam każdemu, kto się ze mną skontaktuje. Jak ktoś zażyczy sobie pomocy, żeby pomóc na ścieżce buddyjskiej, to taką rękę podaję. Więc po to też powstał klasztor w Indiach, po to też jest klasztor na Sri Lance, żeby osoby, które chcą zacząć, postawić te pierwsze kroki, żeby miały gdzie pojechać. No, nawet przez tą pandemię troszeczkę się to utrudniło, ale technicznie to ja od tego jestem. No tutaj czuję taką swoją powinność, by osoby, które chcą tego zakosztować, tego życia, żeby miały taką możliwość. Dlatego też jestem na mediach społecznościowych jeszcze. Natomiast czy ja widzę osoby przebudzone? Niekoniecznie, bo zwykle osoby przebudzone są. Nie wiem, ale nie widzę. Nie dostrzegasz takiego czegoś, tak? Pęd do przebudzenia, natomiast samego przebudzenia nie widzę wokół siebie. Znaczy, to, co doświadczam, to nie widzę przebudzenia jako takiego. Zresztą tutaj ja nie widzę już tak naprawdę osób, jakoś oderwanych indywiduum, które by współistniały. Po prostu wszystko jest jakby jedną szarą masą, szarą mniej bardziej kolorową, ale jednym tłem. Ale brzmi to negatywnie, wiesz, jakoś tak. Ale rozumiem, o czym mówisz. Rozumiem, o czym mówisz. I ja myślę, że też wiesz, ty masz troszkę inną w tym momencie percepcję, jakby podejście twoje jest na pewno zdecydowanie inne niż też moje. Ja nie doszłam do takiego etapu w swoim życiu, żeby móc to tak oceniać jak ty. No, ale na pewno jest to bardzo interesujące, co mówisz. Powiedz mi też, proszę, są takie metody medytacji, które nazywają się Tummo. Znaczy, ja kiedyś trafiłam na to kompletnie przypadkiem i mnie to zachwyciło. Zachwyciło mnie to, że są sytuacje, gdzie mnisi buddyjscy siadają i są okładani ręcznikami, i te ręczniki mokre na nich po prostu schną w ciągu kilkunastu minut, ponieważ potrafią tak regulować swoją temperaturę ciała. Czy ty osobiście stosowałeś może taką medytację, taki sposób medytacji, czy też spotkałeś się z tym i jaka jest twoja opinia? No więc spotkałem się z tym, z różnymi rodzajami medytacji, których się jakby osiąga coś, co jest zwane siddhi w sanskrycie, albo moce nadprzyrodzone, co można by powiedzieć w naszym ojczystym języku. Natomiast jestem dosyć krytycznie do tego wszystkiego nastawiony. Jest taka przypowieść buddyjska. Budda się kiedyś rozmawiał z joginem, bo to są praktyki jogiczne. Coś tam rozmawiali nad brzegiem rzeki. No i co ci daje ta medytacja, te wszystkie te starania się psychiczne, żeby zapanować nad percepcją rzeczywistości, żeby ją móc modelować. No, ten jogin powiedział: mogę przejść po wodzie, nie zatonę. Czyli nauczył się chodzić po wodzie. Ile lat ci to zajęło? 20 lat. Praktykowałem, żeby umieć chodzić pod wodzie. No i Budda wtedy powiedział: no dobra, ale ja sobie pójdę tutaj z boku na prom, na łódkę i sobie przepłynę, więc po co mi 20 lat męczyć się, żeby wejść na drugą stronę tej rzeki. Ważne jest, żeby zrozumieć optykę tego starania się, bo to może wydawać się atrakcyjne, coś fajnego, suszenie ręczników na własnym ciele, ale z drugiej strony, jak powiesisz gdzieś to na suszarce, one też wyschną. Może trochę dłużej. I nic nie musisz robić, możesz sobie kawy w tym czasie napić. Kwestia jest pojmowania tego wszystkiego. Cały świat jest niemożliwy, jest cudem. Po co zmieniać ten cud? Kwestia
optyki, no po co to robić? Tak też Budda podchodził do tego. Po co ci te suszenie ręczników na własnych plecach? To jest do niczego niepotrzebne. Ty Ale masz. nie uważasz, że to jest taka forma trochę jednak udowodnienia sobie jako człowiekowi, że nasze ciało potrafi, powiedzmy, niemożliwe? Coś, co się wydaje niemożliwe, jest możliwe? Wszystko jest niemożliwe. Wszystko, co cię otacza, jest niemożliwe. To ci się tylko wydaje możliwe, bo tego doświadczasz. Twoje wrażenia, doświadczenia świata powodują, że akceptujesz go jako możliwy. Natomiast on z gruntu rzeczy jest niemożliwy. Świat nie istnieje. Cokolwiek w nim istnieje bądź nie istnieje w tej iluzji, jest już cudem. Tu się też kłania to nieocenianie, przyjmowanie wszystkiego tak, jak jest. I celem buddyzmu nie jest suszenie ręczników na plecach. Celem buddyzmu jest bycie szczęśliwym i zrozumienie świata. A czym dla ciebie jest szczęście? Mówią, że to jest brak nieszczęść. Ale i kiedy się czujesz szczęśliwy? Wiesz co, nie czuję się nieszczęśliwy, może to usatysfakcjonuję się tym, że nie jestem nieszczęśliwy. Czyli to może być stan szczęścia, nie bycie szczęśliwym, tak? Wiesz co, jeśli masz wszystko gdzieś, sobie siedzisz, bo ty możesz to nazywać medytacją, siedzisz sobie bezmyślnie gdzieś albo robisz coś i masz wszystko gdzieś, bo nie musisz o niczym myśleć, taka jest też praktyka mnicha, no to się wyrodzi taka błogość, takie szczęście, taka radość z istnienia, nic więcej. Po prostu masz wszystko gdzieś. I to już samo powoduje to, że masz wewnętrzny spokój. A ten spokój generuje ci poczucie błogości. Na przykład kładziesz się spać wieczorem, zmęczona, nie musisz już nic robić. Kładziesz głowę na poduszkę, czujesz błogość cię ogarnia. To jest właśnie ta błogość, która wywodzi się z medytacji, czy właściwie z medytacyjnego sposobu życia, gdzie bezmyślność się włącza. To właśnie uczucie ci towarzyszy na cały czas. Czy to jest szczęście? Nie wiem, ale to jest brak nieszczęść. A powiedz mi, jak uważasz, jaka jest jeszcze twoja misja do spełnienia i czy można ci ewentualnie w tej misji pomóc jakoś? Bo ja wiem, że masz różnego rodzaju pomysły i wiem, że zdarzają się sytuacje, że wiesz, chciałbyś, żeby w tym też uczestniczyli inni. Ja oczywiście mówimy o tym, że czy się zdarzy, czy się nie zdarzy, to też zostawiasz to w pewien sposób tej chwili. Ale czy jest coś takiego, co masz, wiesz, zanurzy głowę i myślisz sobie, tak, chcę o tym powiedzieć? Nie, nie mam nic, na czym by mi zależało. Co robię, to robię w tej chwili. No, skończyłem właśnie ten trzeci tom rozmów, wysłałem już tam do wydawnictwa, teraz poprawiam sobie te wszystkie trzy tomy i chcę go wydać w jednym woluminie, no to robię. Później lecę na Maltę i później nie wiem, co będzie później, więc nie planuję. Ale nie mam żadnej misji. Jest fajnie, okej. Okay. Po prostu. Upraszczasz to wszystko, upraszczasz. Może nie, że upraszczam, ja tego nie komplikuję. Nie widzę potrzeby komplikacji, nie? Nie zamierzam sobie suszyć ręczników na plecach. Ani nie chcę, wiesz co, polecieć samolotem, niż na przykład popierdzielać po Atlantyku. Rozumiesz? Wschodzie na tak, i właśnie tak, tak. Wsiądę w samolot i jestem na drugim końcu świata. Nie muszę nic robić. Ktoś jeszcze zapłaci za ten bilet, więc nic nie musisz robić, żeby być szczęśliwa. Rozumiesz to podejście? To właśnie. Chciałabym, tak. Okay. Po co się starać? Co chcesz osiągnąć w życiu? Pytanie. Co chcesz osiągnąć? Ale słuchaj, czy to nie jest tak, ale czy to nie jest tak, że stawia pod znakiem zapytania wszystkich ludzi, którzy do czegoś dążą? Bo jeżeli chcesz do czegoś dążyć, bo ci to sprawi chwilowe szczęście, proszę bardzo, no twój czas, twoje środki, twoja praca, sobie dąż. Ale czy to jest jakiś generalny cel istnienia? I tak wszystko się, załóżmy, jeżeli wierzysz, że masz ciało i żyjesz w tym ciele, no to i tak kiedyś cię robaki zjedzą, a wszystko to, co zarobisz, zostanie przez spadkobierców rozchapane. A w ogóle twoje nazwisko w kronice policyjnej czy tam u koronera. Więc to, co jest naprawdę ważne, to jest to, żebyś była zadowolona, żebyś była szczęśliwa, nie miała trosk, żyła sobie jak tam sobie podoba ci się żyć. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, osiągaj. Jeśli nie chcesz osiągać, nie musisz osiągać. Po prostu bądź
szczęśliwa. To jest jedyne zadanie, jakie, no nie wiem, ja dla ciebie widzę. Okej. Okay. Czyli to osobiste szczęście. Bo nie ma nic innego osobistego szczęścia, reszta wszystko jest iluzją. Ja chciałabym przytoczyć taki fragment z twojej platformy, ze ściany z Facebooka, bo to mnie zaciekawiło bardzo i chciałam, żebyś coś skomentował, może dodał do tego jeszcze. Napisałeś, konsumując owoc z drzewa poznania dobra i zła, człowiek sam siebie wyrzucił z raju. Aby do niego powrócić, należy tylko całkowicie pozbyć się oceniania. To jest to, co ty powiedziałeś już. Dobro i zło są wyłącznie objawem ludzkiej głupoty, emanacją debilizmu, nabytą ułomnością umysłową. Nie ma żadnego prawa naturalnego, czy też boskiego, które narzucałoby jakąkolwiek ocenę. Osobowość boska jest beznamiętna. Dokładnie o tym mówi Ramana, dokładnie to powtarza Budda. Całkowicie się z tym zgadzam. Raj jest tu, już tu i teraz. Podobnie nirwana. Nigdzie nie trzeba iść, nic zdobywać. Stan ten osiąga się poprzez odpuszczenie. Trzeba mieć wszystko w... gdzieś. Oto przepustka do raju. Czyli innymi słowy właśnie powiedz, w jaki sposób my, powiedzmy, jako, ja powiem tak, jako zwykły, przeciętny człowiek, który powiedzmy, tak, ma pracę, dom, jakieś swoje obowiązki, do czegoś dąży, chciałby, tak, mieć właśnie ten stan szczęśliwości osiągnąć, czyli ma jakieś plany, jakieś marzenia, ty mówisz o tym, że okej, możesz to robić, możesz nie robić, ale jeśli ma wokół siebie, powiedzmy, członków rodziny, dzieci, kogoś bliskiego i coś tworzycie wspólnie, gdyby przyjąć taką postawę, niech się dzieje wola kogokolwiek, tylko i wyłącznie, bez jakiegoś starania, czy to nie byłoby takim trochę ułatwieniem, w tym sensie, może nie ułatwieniem, ale takim troszkę odpuszczeniem wszystkiego i oddania swojego losu w czyjeś ręce? Wiesz co, czyjegoś losu, twojego losu w czyjeś ręce. Teraz pytanie, czy ten los jest rzeczywiście twój. Jeśli masz tą główną modlitwę chrześcijańską, kazanie na górze, Ojcze nasz, któryś jest w niebiosach czy w niebie, święć się twoje imię, wiadomo, ale jest też przyjdź królestwo twoje i bądź wola twoja. Więc wypowiadasz to swoje życzenie, niech się stanie wola twoja. Ale po co ci twoja wola w takim razie? Jeżeli chcesz, żeby Boga wola się objawiła, żeby jego wola się spełniła, należy swoją wolę jednak schować do kieszeni i to olać. I to jest klucz do szczęścia, to jest klucz do raju. Popatrz przypowieści biblijne. To właśnie to zacytowałem. Bóg stworzył Adama i Ewę, parę szczęśliwą w raju, na ziemi, prawda? Powiedział, żeby mogą jeść ze wszystkich drzew. Nie ma żadnych zasad w tym raju. Ze wszystkich drzew możesz jeść. Czy to będą węże, czy to będą papugi, czy jabłka. Możesz z nich jeść, prawda? Tak powiedział. Tak. Natomiast jedno drzewo jest zastrzeżone. Bo jeśli zjesz tego owoc tego drzewa, wylecisz z raju. I to jest drzewo poznania dobra i zła. I to jest alegoria do sądzenia, do osądzania. Przestań osądzać, znajdziesz się w raju. Automatycznie, raj nie jest zamknięty. Biblia jest Słowem Bożym, ja nie przestałem w to wierzyć. Biblia, czy Wedy, czy Ramany właśnie, rozmowy z Ramaną, to są wszystko słowa Boga. Załóżmy, jeśli w Boga wierzysz. A powiedz mi, ponieważ powiedz, jeśli chodzi o twoje podejście jako właśnie buddysta do ogólnie do różnorodności rasowej, religijnej, innych nacji, każdego powiedzmy napotykanego przez ciebie człowieka, bo jestem przekonana, że napotykasz na różne mieszanki rasowe. W jaki sposób podchodzisz jako właśnie buddysta do takich osób? Jaka jest wasza postawa taka, wiesz, pod względem religii, którą reprezentujesz? Powiem ci tak, wszystko, co postrzegasz, jest jakby odbiciem twojego wnętrza. To się odnosi do wszystkiego. Czy to jest LGBT, ostatnio modny temat,
to jest problemy rasowe, jako Black Matters, prawda? To wszystko odnosi się do twojego umysłu. Jeśli wszystkich traktujesz równo, to w ogóle taki dylemat nie powstaje, żeby odnieść się w jakikolwiek sposób do rasizmu, bo ty nie widzisz rasizmu. Tak. Musisz, tak. Musi w tobie być rasizm, żeby w ogóle go zauważać. Musisz być przeciwko LGBT, żeby te LGBT w ogóle zauważać. Ze wszystkim, co widzisz, jest odbiciem twoim własnym, twojego własnego nastawienia. Więc technicznie, jeżeli pozbędziesz się ego, pozbędziesz się własnej opinii, własnego stanowiska, oceniania, to przestaniesz zauważać takie rzeczy jak rasizm, jak terroryzm, jak przestępstwa jakiekolwiek, tego nie ma. Ja tylko widzę, nie widzę przestępstw, ja widzę ludzi, którzy są przepełnieni nienawiścią i chcą karać wszystkich wokół za coś. Rozumiesz? Nie ma. Jaki jest twój stosunek do tego? Nie mam żadnego stosunku. Jeden nad drugim nie próbowali, wiesz, trzymać łapy, bo to budzi takie zgrzyty. Człowiek nie powinien wyciągać ręki na drugiego człowieka w jakikolwiek tam sposób. Czyli ja nie będę ci nakazał, żebyś chodziła w maseczce, bo mam tu gdzieś, w czym ty chodzisz. Możesz chodzić na golasa, możesz się ubierać jak Eskimos, jak chcesz, to jest twój wybór. Jeżeli to ci sprawia szczęście, żebyś chodziła w maseczce, sobie chodź. Możesz sobie zakładać głowę, co byś tylko chciała. Możesz sobie wytatuować oczy na czole. I jeśli to ci sprawia przyjemność, proszę cię bardzo. Rozumiesz? Nie Czyli moim, zero oceny. Mhm. Nie moim obowiązkiem jest, żeby ci doradzać albo żeby cię oceniać. To jest twoje życie, twoja sprawa i najlepiej by było, żeby wszyscy ludzie tak podchodzili. Wtedy nie będzie żadnych konfliktów. Jeżeli chcesz dziecko i je zjeść na obiad, naprawdę mnie to zgrzewa. Nie powiem złego słowa. Powiedz mi proszę, jakim dla ciebie jest najwyższym, kto jest dla ciebie najwyższym autorytetem w tej chwili? Ale po co ci autorytet? Sama bądź autorytetem dla siebie. Mhm. Okej. Okay. No, czyli nie są potrzebne takie autorytety. Mhm. No jeżeli uważasz, że ci jest potrzebny autorytet, to sobie jakiś znajdziesz, okej. Okay. Ale autorytet jest potrzebny, jeśli nie masz podstawy. Sama sobie wyznaczasz cele. Na przykład Ziemia się krąży wokół Słońca, prawda? Ona nie leży na niczym. Jest zawieszona w próżni, w przestrzeni kosmicznej. Ona ma tylko układy odniesienia, na przykład Słońce czy galaktyka. To są jakby rzeczy, które się trzymasz, abstrakcyjne twory, koncepcje, z którymi nie masz do tego... z tym kontaktu, ale jednocześnie ustawia sobie takie koncepcje, żeby mieć się czego trzymać. Więc Ziemia się trzyma Słońca, Ziemi się trzyma Księżyc. Są jakby koncepcje, wokół których się poruszasz. Dobrze jest sobie takie koncepcje wyznaczyć, ale to nie znaczy, że masz być na przykład obracać się wokół Słońca tylko i wyłącznie. Możesz się obracać wokół Księżyca, gdzie tam sobie zażyczysz. To jest twój wybór. A powiedz proszę, Dawid, jakie są główne, podstawowe zasady buddyzmu? Zasadą buddyzmu jest jedna, to jest dążenie do oświecenia, do pozbycia się nieszczęścia. No i nie ma innej zasady. Zrozumienie rzeczywistości taką, jaką jest, bez iluzji. To wszystko, co możemy postrzegać za rzeczywistość, jest iluzją. Trzeba to odrzucić. I tyle. Okay. Mhm. Powiedz proszę, tak chyląc się powoli ku końcowi naszego spotkania, co byś chciał poradzić? Jaką poradę chciałbyś dać ludziom, którzy, ja wiem, że to już wypłynęło z naszej rozmowy, wiele już powiedziałeś, ale mimo wszystko chciałabym, żebyś podkreślił, jaką wiadomość chciałbyś w tej chwili przekazać ludziom, którzy nas oglądają, którą Więc uważasz, że tak? Ja przekażę wiadomość samemu sobie, który gdzieś tam jest, załóżmy, a ogląda to i się martwi czymś, bądź ma jakieś plany. Olej to chłopie, czy chłopino, czy tam dziewczyno. Bądź szczęśliwa i to tylko tyle chodzi o w życiu, żebyś była zadowolona, żeby był zadowolony, żeby niczym się nie przejmować, że to i tak wszystko nie ma znaczenia.
Znaczy nie, nic nie ma w tym świecie znaczenia, oprócz tego, żeby być zadowolonym z tego życia. Samo życie, czymkolwiek ono by nie było, bo nie jest tym, co nam się wydaje, że życie jest. Bo to, nie, ja nie wierzę w życie biologiczne. Więc niech to, co jest uważane za życie, ten koncept życia, niech to będzie przyjemne. Niech to będzie radosne, przynoszące szczęście. I to wszystko. Świetnie. Okej. Okay. Nie mam innej koncepcji. Po prostu przestań się martwić, przestań się przejmować. Chcesz umrzeć, znaczy masz umrzeć, to umrzej i daj sobie spokój z walczeniem o przetrwanie, rozumiesz? A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, ponieważ w tym wszystkim, jak jeszcze myślę, w tym wszystkim jest, dużo mówimy o miłości. W takim, powiedziałabym, podejściu troszkę bardziej ludzkim. Czyli miłości do bliskich, do miłości do ogólnie do ludzi. No ale oczywiście zdarzają się też związki różnego rodzaju, prawda? Mężczyzny z kobietą, czy też inne. Jak, w jaki sposób podchodzi religia buddyzmu do tego? To znaczy w tym układzie, że okej, okay, chciałabym być buddystą, ale jednocześnie jestem w związku. Czy to się da? Pytanie tak, no ciężko sformułowane, znaczy ciężko na nie odpowiedzieć, znaczy ciężko, trudno na nie odpowiedzieć. Budda zaleca, przynajmniej w sutach, zaleca, by zrezygnować ze związków. Druga sprawa, czy pociąga cię małpa albo pies seksualnie? Nie pociąga cię, bo się identyfikujesz z ciałem, wydaje ci się, że jesteś kobietą. Przez ciebie przemawia chuć, chęć prokreacji, dlatego pociągają cię mężczyźni. Mnie mężczyźni nie pociągają, prawda? A ciebie pociągają, dlatego że się identyfikujesz z ciałem, z tym, że jesteś kobietą, że możesz mieć dzieci i tak dalej. I to jest problem, ten ego, które się identyfikuje z tą tożsamością. Natomiast w buddyzmie jest praktyka, by przestać się identyfikować z czymkolwiek. Więc jeśli przestanie się identyfikować, to kobieta będzie równie atrakcyjna, jak i szympansica. A jednocześnie lubisz się bawić się z małpką, prawda? Bo jest super, fajna, ale niekoniecznie współżyć. Wtedy, jeśli praktykujesz buddyzm i wyrugasz z siebie tożsamość, to ego, wtedy wszystkie zwierzęta, wszystkich ludzi traktujesz w ten sam sposób. One są jakby emanacją ciebie samej. No, to taki samogwałt ciężko później uprawiać. Ale to jest trudne do ogarnięcia, słuchaj, trudne do ogarnięcia, ale rozumiem swoją logikę. To logika, nie logika, po prostu zastanów, komu się podoba mężczyzna i czy rzeczywiście jest to tak, że ten mężczyzna jest atrakcyjny, czy tylko ty go tak odbierasz. No przecież dla mnie on nie jest atrakcyjny, to szympans też nie bardzo poleci na twojego wybranka, prawda? On nie będzie raczej go próbował zjeść niż przelecieć. I tutaj pojawia się pytanie, czy co powoduje, że ty go odbierasz jako atrakcyjną osobę? Czy ja, mężczyzna, co powoduje, że kobieta mu się podoba? W pewnym momencie, jeżeli odkryje, porzuci, a właściwie to już utożsamianie się samego siebie z jakąś postacią, wtedy i seksualność od ciebie odpadnie, wszystko odpada. I nie ma potrzeby wtedy myślenia o miłości takiej cielesnej między kobietą a mężczyzną, czy między mężczyzną a mężczyzną, bo to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. W ogóle seksualność z ciebie odpadnie i będziesz wolna. Wtedy będziesz rzeczywiście wolną istotą. A powiedz proszę, czy to też nie jest wtedy tak, że przestajemy zwracać uwagę na tą naszą atrakcyjność zewnętrzną? Czy dbanie o tą atrakcyjność? To już nie ma znaczenia? No nie ma znaczenia. Z tej mojej perspektywy nie ma żadnego znaczenia atrakcyjność zewnętrzna. Okej. Okay. Czyli to jest takie bardzo przyziemne, tak? Gdzieś tam w naszej. Nawet ciężko mi to ocenić, czy nieprzyziemne. Mnie atrakcyjność nie jest potrzebna, bo do czego? No zęby umyję. Czasami się też umyję, żeby tam w samolocie za bardzo nawiewów na siebie, na twarz nie puszczałem.
Jakoś nie mam możliwość umyć, bo to nie zawsze jest tak, że się da udzie umyć. Różnie po różnych miejscach się włóczysz, nie? Znaczy ja się włóczę. Więc różne te warunki są po drodze, ale generalnie atrakcyjność jest tylko taka, żeby się samemu dobrze czuć, no bo jak będę bardzo, 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 bardzo śmierdzący w tym samolocie, to mogę się czuć niekomfortowo, prawda? Niekomfortowo. W tym momencie. Okej. Ojej, Dawid, słuchaj, serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję, że przede wszystkim znalazłeś czas, wiesz, bo ja wiem, że trudno Cię złapać gdzieś tam, jak, inaczej powiem, wiedziałam, że jesteś, a nawet nie wiedziałam, że jesteś w ogóle jeszcze w Anglii, myślałam sobie, że gdzieś tam znowu Malta i w tych rejonach jesteś, także dobrze, że udało się. No jeszcze Ja będę... 2 tygodnie jeszcze będę w Anglii i później będzie, no już myślę, że zostawię Europę. Jeszcze mam takie dwie opcje, albo po Malcie zostanę nad Morzem Śródziemnym, co jest mało prawdopodobne, albo polecę na Wyspy Kanaryjskie, albo do Afryki, bo wiem, że Tanzania jest otwarta i Kenia jest otwarta, także tam można polecieć, chociaż tam są już jakieś ograniczenia, restrykcje, ale Kaja poleciała tam i tam siedzi, więc... A powiedz, jak już lecisz, a jak lecisz, to lecisz z jakim zamysłem? Co tam ma się wydarzyć? Tak po Nie. prostu lecisz, bo chcesz jakieś zdobywać doświadczenia? Czy ja wiem? Wiesz co, to nawet nie jest... Patrzysz, gdzie by tutaj w miarę bezstresowo spędzić zimę, no to pod tym kątem. No bo tu w Europie by trochę kicha, żeby gdzieś w jaskini przesiedzieć i całą zimę, bo no nie wiem, wolę gdzieś w Afryce, może tak. Wolę gdzieś jest świetnie, ciepło. świetnie. Okej. Także nie ma Serdecznie Ci dziękuję, aha. Chociaż w Indiach byłem ostatnio po to, żeby zebrać materiały do książki o... Mam taki projekt książki do napisania książki. Taki to będzie mój projekt życia. Nie będzie zwykła książka, tylko będzie fabularna. Więc, coś innego, bo do tej pory zajmuję się pisaniem rzeczy bardzo dokumentalnych, bardzo takich informacyjnych. Natomiast tak. Nie popłynąłem jeszcze tak z fantazją. No i ta książka ma popłynąć razem ze mną. Znaczy, ja chcę popłynąć tej książce, czyli razem z nią. Bohater, fikcyjne losy, natomiast faktyczne miejsca. Chciałem te miejsca odwiedzić, zanim je umieszczę w książce, bo to jest jednak badanie. Badanie Żeby to uwiarygodnić, tak? No, to jest zawsze takie badanie, wiesz, zanim, jak się mówi, że żeby napisać jedną książkę, jedną stronę w książce, no trzeba przeczytać do 100 stron, jeszcze trzeba się przygotować. Nie jest takie proste, żeby usiąść i napisać szczególnie coś takiego fajnego. Tak, nie tak. Wymaga czasami kilku lat przygotowań, taka, żeby zebrać materiały, żeby dopieścić akcję i dopiero wtedy siadasz do pisania. Jak już wszystko czyli, ta tematyka, czyli ta tematyka będzie związana też z tym twoim podróżowaniem, tak? Nie, będzie, nie. Wiesz, na cały czas jestem jakoś tak... orbituje wokół buddyzmu, no i tej duchowości indyjskiej, jakoś ona mi blisko sercu leży, no i raczej ta książka no, też będzie o tym opowiadała, o duchowości indyjskiej i o buddyzmie, natomiast chcę wpleść fabułę, taką psychologiczną fabułę, tam będzie człowiek, który będzie różnych kolei losów doświadczał. Coś takiego. Moje książki są ciężkie, one są przeładowane faktami, one są bardzo, bardzo na faktach oparte i właściwie faktami operujące, natomiast chciałbym też poluźnić tą formułę i po prostu ale wiesz, przez świat tej fikcji literackiej, ale oczywiście z bardzo wartościową wiedzą. Czyli coś takiego jak tutaj, tutaj wśród komentarzy widzę jedna z osób, nie widzę w tej chwili jeszcze kto, dodał komentarz. Książki Dawida bardzo dobrze opisują, co trzeba robić, żeby odczuwać spokój. Także tak Cię informuję, że taką mamy tutaj informację, więc już są osoby, które czytają Twoją literaturę. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że moje książki są bardzo szalenie, rzekłbym, trudne. Ja nie piszę ich tych takich, żeby zadowolić gusta kogokolwiek. To są książki, które mają
wielopoziomową strukturę i które uważam, że można czytać kilkakrotnie, zanim się je zrozumie dogłębnie. No i nie czyta się ich od tak, żeby usiąść i przelecieć w ciągu jednego wieczoru. Znaczy, cały czas dostaję też takie opinie, że no, są jednak bardzo trudne książki, bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o zawartość. No i od tego chcę troszeczkę uciec w następnych książkach. Tak wyluzować, tak? Troszkę wyluzować, tak? Rozrzedzić temat. Rozrzedzić temat, a dać jakąś fabułę, bo moje książki właściwie nie mają, fabuły nie mają. Okej. Dawid, serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję za wszystko, dziękuję za tą Twoją obecność i za to, że się udało. Ja będę oczekiwała też na opinię wszystkich. Jeśli będą jakieś pytania, to na pewno Ci je przekażę lub też bez problemu proszę Cię o to, żebyś obserwowała, co się dzieje ewentualnie jeszcze pod tym filmikiem później. Można go udostępniać, będzie na pewno na grupie, więc jeśli nie udało się go udostępniać w trakcie tej emisji, to na pewno można to zrobić po. Więc ja w ogóle też serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się pojawili i dziękuję Tobie za czas i żebyś miał dzisiaj naprawdę spokojny, fajny resztę dnia. Dziękuję nie, Ci. Nie zamierzam inaczej i dla Ciebie to samo. Pa. Dziękuję Ci, trzymaj się, hej. Na razie, pa, pa.